Siemanko, witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj wielkie sprzątanie, bo aż 9 klatek mamy do wyczyszczenia. Także szybciutko bierzemy się do pracy, bo już późna godzina. Także zapraszam do oglądania. No i zaczniemy sobie sprzątać tutaj u tego samca belga. W końcu, tak jak mówię, czas mi na to pozwala, żeby do porządku wysprzątać klatki. No niestety człowiek nie samymi królikami tylko żyje. Są jeszcze w życiu inne obowiązki, takie jak praca, dom, rodzina. Także no niestety nie zawsze tego czasu nam wystarcza na wszystko. Dobra, ja wyciągam uszaka i zabieram się za czyszczenie. Pierwszy etap za nami. W sumie to już drugi, bo najpierw wrzuciliśmy obornik, teraz zasypaliśmy to sandezją. Słoma już czeka, więc jedziemy. No i można powiedzieć, że pierwsza klatka gotowa. Zostało nam jeszcze 8. Także kolejno zabieramy się za porządki u samiczek belgijskich. No i proszę bardzo, kolejna klatka czysta. A tak jeszcze myślę, z 2 tygodnie te samiczki potrzymię razem i już pomalutku będę je odsadzał do osobnych klatek. Dobra, teraz czas na samczyka wiedeńskiego. Sprzątamy ten twój bajzel, gościu. No i dobra, klatka numer 3 i w zasadzie klatka numer 4 również gotowa i wysprzątana. Króliczki już sobie siedzą. Także 4 klatki już za nami. Tutaj pozostaje nam jeszcze 2 u samiczek mieszanych i u samiczki mieszanej, tej dorosłej. Także lecimy dalej z tematem. Młode samiczki już również w czystej klatce. Teraz przechodzimy sobie na sam dół. Tutaj, gdzie była ta samiczka mieszana. Zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. U mnie w hodowli to jest pierwszy raz. Proszę, zobaczcie. A młodych po prostu nie ma. A więc jest to ciąża urojona, bo samiczka była dopuszczona 1 marca, więc nie ma szans, żeby tu cokolwiek się mogło zdarzyć. Zauważyłem już to w sumie w niedzielę, że tam taka kupka jakby przykryta, trochę sierści. Nie rozkopywałem tego po prostu, bo byłem pewny, że to będzie raczej ciąża urojona. No i tak najprawdopodobniej jest. Zobaczcie, nic tutaj nie ma. Także sprzątamy. No i ciekawe, czy samiczka jest zakocona, czy nie. Do tygodnia czasu powinno nam się to wyjaśnić. Działamy. No, piękna również ma posprzątane. Dajemy tutaj większą ilość sumy. No, zobaczymy, czy coś z tego będzie, czy nie. Tak jak mówię, nie miałem nigdy urojonej ciąży w hodowli. Samiczka jest dopuszczona. Sami możecie zobaczyć 1 marca. Dzisiaj mamy 23, czyli jeszcze około tygodnia i powinien być wykot. No nie wiem, zobaczymy. Dobra. Tutaj ze sprzątania mamy wszystko, bo jak wiecie, ostatnio sprzątaliśmy burgundą. Zaraz sobie im jeszcze dościelimy. No i młode wiednie również. Proszę zobaczyć, jak króliczek się przepaja. Dalej tutaj jest podana mieszanka z kokcydinem farmerskim. I tak zawsze około tygodnia
króliczki sobie przepajam. Jest to od nich drugie poidło. Jedno im starczyło chyba na 3 dni, także jeszcze te dostaną i potem już wchodzimy na zakwaszacz. Sobie ładnie chrupią. No. No i okej. No i lecimy robić porządek u burgundów. Tutaj tylko 3 klatki będą do sprzątania, bo jak wiadomo, u tej samiczki było posprzątane. Zobaczcie, jak sobie tam samiczka wije gniazdko. O, proszę bardzo. Słomy ma dość. Także póki co jeszcze jej nie będę dorzucał już. Jedzenie ma. No tutaj lada moment powinniśmy się spodziewać wykotu, bo dzisiaj chyba 26 albo 7 dzień. Widać, że samiczka jest gruba. Także już się szykuje. Dobra, dajemy jej spokój, niech sobie tam działa, a my bierzemy się za sprzątanie tych 3 klatek. I widzimy się już za moment. Dobra, moi drodzy, porządki na dziś zakończone. 3 klatki kolejno wysprzątane. W sumie dzisiaj, tak jak wspomniałem na początku filmu, 8 klatek wyczyszczone. Że tak to wygląda. Zamykamy króliczki. No, w tym tygodniu wiem już na 100%, że na pewno odcinka nie będzie. Najwcześniejszy odcinek, który się pojawi, będzie to dopiero w przyszłym tygodniu. Myślę, że na początku tygodnia, poniedziałek, wtorek. No i miejmy nadzieję, że już wtedy ta oto pani, która tutaj sobie, proszę co, wyprawia, będzie już po wykocie. Dzisiaj to jest chyba 27 dzień jej ciąży. Także w tym tygodniu na 100% doczekam się kolejnych młodych burgundów. Z tego, co tam widzę w moich zapisach, te burgundy kocą mi się najczęściej w 29 dniu. Także w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, no i widzimy się, miejmy nadzieję, z początkiem przyszłego tygodnia. Pozdrawiam was serdecznie.